Cześć, cześć. Dzisiaj piosenka z dawnych czasów. Piosenka z kategorii Simp Music. Wprowadzam od dzisiaj nową kategorię. Simp Music. Na pierwszy ogień Aisha. Magma. Kto stary jak ja, ten pamięta. I połowa już zaczyna nucić, no. Kto poznaje? Znów dziś przeszła obok mnie. Na spojrzenie czekam lub gest. Proszę, Aisha, żądaj czego chcesz. Rzucę ci klejnoty do stóp, złoto i pereł jasny. Dajcie spokój. Znów dziś przeszła obok mnie. Kandydatka numer dwa to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z 7 krasnalami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne martwe usta, przekonasz się, jaka jest gorąca. Nie istnieję dla niej, chociaż wiem. Na spojrzenie czekam lub gest. Proszę, Aisha, żądaj czego chcesz. No proszę was, jak to żądaj czego chcesz? Dlaczego? Za to, że przeszłam obok? Dlatego, że nie zwracam na ciebie uwagi? Dlatego, że w social mediach mam atencji potąd? Tysiące obserwujących i dających serduszka? A teraz ty idziesz ulicą. Piosenka jest z dawnych czasów, więc wtedy tego nie było, a dzisiaj sprawdza się to doskonale. Czyli pan autor idzie teraz ulicą, w internecie oblajkował ją ile wlazła, a spotyka ją na ulicy, a ona... Talk to the hand. Rzucę ci klejnoty do stóp. Simp. Złoto i pereł jasny sznur. Simp. To znaczy pani to się spodoba, no bo jeśli rzuca pereł, złoto i klejnoty, no to o to chodzi. Cała sztuka polega na tym, że w dzisiejszych czasach panie zrobiły z EEX z kaczuszki największą nagrodę na świecie. I mimo, że ta nagroda nie jest wcale dla ciebie, bo nie jesteś pierwszy. Ani ostatni. To ta wielka nagroda jest teraz wyceniona na $1,000,000. I wszyscy chcą rzucać pereł jasny sznur oraz owoce znajdę słodsze niż miód. Pardon, pytaję, co proszę? Owoce słodsze niż miód. Za miłość twą życie me. Żeby faceci chcieli oddawać życie za kobietę, która nawet dla nich, na nich nie chce spojrzeć. Bezczelna. Błazen. Nawet dobra dupka w gruszkę. Może pani mi to jeszcze raz przeczytać? Za miłość twoją, życie me. No ale to dlaczegoż to tak się dzieje? Bo źródło miłości to ty. Jeszcze na ciebie nie spojrzała. Więc żadnych proszków na to nie ma? Nope. Daj mi z niego krople, abym mógł żyć. No... Jeszcze raz, faceci nie żyją dla miłości, tylko faceci są kochani za to, czego dokonają, za to, kim się staną, bo mężczyzną się staje. To kobiety mają ten przywilej, że kobietą się rodzi, a mężczyzną się staje. Nie pokonałeś jeszcze smoka? No właśnie. Na kres świata po śladach twych biec, choćby głupcem nazywano mnie. No po prostu i puść się jeszcze pływających drzwi jak na Titaniku i utoń, bo pani będzie cię wiecznie pamiętała. Aisha, Aisha, écoute moi. Ua, z francuska. Écoute to chyba słuchaj mnie. Słuchaj mnie no. Aisha, Aisha, te wapa. Nie wiem co, ale chyba nie znikaj albo nie odchodź. Aisha, Aisha, regarde moi. Patrz na mnie. Kandydatka numer jeden to upośledzona psychicznie dziewczynka z odległego królestwa. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie dla macochy. Z francuska zagadane to może i pani się zakocha, bo jako obcokrajowiec to wiecie, że to zawsze lepiej. Chcę jej mówić słowa lekkie jak wiatr. No dobrze, poeta. Chcę jej niebiańską muzykę grać. No dobrze, kobiety były muzami, to akurat pasuje. By w jej oczach zajaśniał ich blask.
Aisha, Kisha, Aisha, Pawełek. Écoutez-moi, Aisha, Aisha, te va pas. Trochę się wczuwam. Ona jest tym skarbem. Teoretycznie, bo jeszcze jej dobrze nie znasz. To dopiero później się okazuje, kim jest kobieta. Kandydatka numer dwa to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z 7 krasnalami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne martwe usta. Facetów to powinni pamiętać, że prawdziwy charakter kobiety to się poznaje po około 12 do 24 miesiącach. Wcześniej jesteśmy narażeni na tak zwany okres demo, czyli udawania lepszej wersji samej siebie. Pamiętajcie. Ona jest tym skarbem, którego ja nie mogę mieć. No właśnie, no to odpuść sobie, chłopie. Umieram, gdy przechodzi obok. Co się stało z mężczyznami? Marzę o niej na jawie i śnie. Za robotę byś się wziął. Czas ucieka, życie tylko jedno, a ty marzysz o niej na jawie i śnie. Marzę, że pokocha mnie. A, no to wiem. To, takie rzeczy to ja robiłem, jak byłem w 3 klasie szkoły podstawowej. Marzyłem, że mnie pokocha i platonicznie kochałem. Odradzam. Znów dziś przeszła obok mnie. Nie istnieję dla niej, chociaż wiem. Na spojrzenie czekam lub wie. To się liczy. Proszę, Aisha, pokochaj mnie. Aisha, proszę, pokochaj mnie. Ja istnieję, patrzę i czekam. Aisha, Aisha, écoutez-moi. Koniec. Dwa wnioski. Przyjaciele, po pierwsze, jeśli podoba wam się dziewczyna, to wykonujecie pierwszy ruch. Nie wysyłając serduszka na Instagramach, wysyłając ewentualnie wiadomość z konkretną propozycją. Jeśli wam się podoba, tak jak tutaj przechodzi obok, zatrzymujecie, rozmawiacie, jeśli nie chce rozmawiać, zapominacie o niej. Nie wzdychacie, nie tęsknicie, nie płaczecie. Chyba że macie talent, to piszecie wiersze. Może da się na tym jakoś zarobić. A drugi wniosek. Szkoda czasu na pierdoły. Jeśli zagadaliście i nie wyszło, to tego kwiatu to pół światu. Droga mężczyzny do sukcesu jest przez realizowanie własnych celów. Tylko najpierw te cele trzeba sobie wyznaczyć i jeśli je zrealizujesz, to masz realizację dla siebie. Osiągasz wyższy poziom rozwoju. Jeśli motywacją dla ciebie jest kobieta, która z tobą rozmawia i chcesz to zrobić dla niej, wciąż to robisz, więc okej. Okay. Ale jeśli to ma być wzdychanie, jak w tej piosence rzewnej, Aisha, Aisha, écoutez-moi, Aisha, Aisha, no va pas. Dobra, nie będę się ośmieszał. Kończę na dzisiaj. Do następnej piosenki. Poproszę lajka, kto ma pomysły na fajne piosenki, to dawajcie sugestie. Zrobię kolejne. Kolejka jest już na około 10 piosenek przygotowana. Ciao.